Cieszę się, że po 2 latach pandemii możemy wyjść z murów naszych jednostek, aby świętować ten ważny dla każdego policjanta dzień razem z Państwem. Święto Policji to taki dzień, kiedy możemy uczcić historię i tradycję powołania nas do służby na rzecz społeczeństwa. Uważam, że bycie policjantem to z jednej strony niesamowita odpowiedzialność, z drugiej ciągły rozwój i dążenie do utrzymania społecznego zaufania i wykazania się profesjonalizmem w każdym działaniu. Jestem dumny, że jestem policjantem, ale dumny również i pełen radości, że pracuję z Wami w Legionowie. To dla mnie zaszczyt kierowania tą jednostką i policjantami, którzy służą całej społeczności powiatu legionowskiego. Z tego miejsca pragnę jeszcze raz podziękować za zaufanie, jakim obdarzył mnie komendant stołeczny Policji, powołując w lutym tego roku na stanowisko komendanta powiatowego Policji w Legionowie. Dziękuję również za możliwość stworzenia własnego zespołu z funkcjonariuszy związanych z legionowską Policją i powołania na stanowiska moich zastępców nadkomisarza Janusza Sochowskiego i komisarza Piotra Czarneckiego. Od wielu lat służą oni w legionowskiej komendzie. Działania legionowskiej Policji na rzecz utrzymania bezpieczeństwa publicznego są wysoko oceniane przez instytucje oraz mieszkańców powiatu, którzy przy okazji różnych okazjach dzielą się z nami opiniami, czy też przekazują nam podziękowania. Zapracowaliście na te wysokie wysokimi wynikami. Pamiętajcie jednak, że bycie policjantem nie jest łatwo. Dlatego właśnie im bardziej będziemy się starać ograniczać przestępczość, poprawiać wykrywalność, tym bardziej nasza ocena w oczach społeczeństwa będzie rosła. Niech nie brakuje Wam empatii i zrozumienia dla tych, którym służycie, ale także konsekwencji w stosunku do tych, którzy łamią prawo, na straży którego stoicie. W tym wszystkim, w byciu policjantem, bądźmy też dobrymi ludźmi, a wierzę, że takich wśród nas nie brakuje. Życzę Wam konsekwencji w kolejnych latach służby pełnionej z pasją i zaangażowaniem, awansów, odznaczeń i medali, a także mnóstwo rodzinnego ciepła i spędzania czasu po służbie w domowej, przyjaznej atmosferze. Dziękuję też za trud i zaangażowanie w pracę wszystkim pracownikom Policji, którzy w wielu sferach wspierają nas funkcjonariuszy. Tę pracę wszyscy oceniamy bardzo wysoko. W tym wyjątkowym dniu nie sposób pominąć rodzin policjantów. Dziś na ich ręce składam podziękowania za wsparcie i zrozumienie, bez którego realizacja naszych zadań byłaby dużo trudniejsza. Dziękuję za niezwykłą przychylność i tegoroczne wsparcie ze strony władz powiatu i wszystkich lokalnych samorządów, które kolejny rok z rzędu dały wyraz zrozumienia potrzeb legionowskiej Policji, przyznając środki finansowe na zakup kolejnych radiowozów i służby ponadnormatywne. Dzisiejszą obecnością wszystkich zgromadzonych tutaj gości odbieramy jako wyraz najszczerszego uznania dla trudu policyjnej służby i przyjmujemy tylko w jeden sposób, jako prawdziwie przyjacielską więź. W naszej wspólnej misji na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego, utrzymania i przestrzegania prawnego ładu i porządku mamy wielu wspaniałych sojuszników w służbach mundurowych, instytucjach i organizacjach. Serdeczne podziękowania za współpracę na rzecz poszanowania prawa na terenie powiatu legionowskiego składam kierownictwu i prokuratorom Prokuratury Rejonowej w Legionowie, prezesowi, sędziom oraz kuratorom Sądu Rejonowego w Legionowie za stałą i dobrą współpracę. Dziękuję bardzo także komendantom i funkcjonariuszom Policji sąsiednich jednostek, Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, strażakom miejskim i gminnym, dowódcom jednostek wojskowych, służbie zdrowia, przedstawicielom duchowieństwa oraz wszystkim, którzy dzielą z nami trud codziennej służby. Chciałbym bardzo podkreślić, że zdobyte dzisiaj odznaczenia, awanse i wyróżnienia to bodziec do jeszcze trwalszej, wytrwalszej służby dla społeczeństwa powiatu legionowskiego. Po to właśnie powołano,
abyśmy służyli społeczeństwu. Lipiec jest szczególnym miesiącem dla naszej formacji, ponieważ to właśnie w lipcu, 24 lipca, przypada nasze święto. Właśnie 103 lata temu Sejm II Rzeczypospolitej powołał do życia policję państwową, na której się wzorujemy i próbujemy się do niej porównywać. 100 lat to epoka, jak sami sobie wszyscy zdajemy sprawę, ogromny przeskok technologiczny. Niemniej jednak zadania do służby, służebna rola policji wobec społeczeństwa, a także etos służby policyjnej pozostają nadal bez zmian. Szanowni Państwo, dokładnie pamiętam, jak na poprzednich świętach policji życzyliśmy sobie, aby nasze kolejne święto odbyło się już w rzeczywistości bez obostrzeń pandemicznych. I tak się też stało. Bardzo, bardzo się z tego cieszę, że możemy się spotykać i swobodnie rozmawiać. Dzięki zniesionym tym ograniczeniom zeszły z nas zadania, które realizowaliśmy w pandemii. Kontrolowaliśmy osoby przebywające na kwarantannie, zwracaliśmy uwagę na noszenie maseczek, czy też zwracaliśmy uwagę na zachowanie dystansu społecznego. Niemniej jednak rzeczywistość pokazuje, że nałożone na nas zostały kolejne zadania, w których bierzemy czynny udział. Między innymi wraz ze Strażą Graniczną strzeżemy granicy polsko-białoruskiej, a także zaangażowaliśmy się bardzo mocno w pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przed wojną uciekli i znaleźli schronienie w naszym kraju. Te wszystkie działania, które realizujemy, zawsze służyły i służą jednemu celowi, a mianowicie zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim obywatelom. Dzisiejsze Święto Policji jest doskonałą okazją, aby podziękować Wam wszystkim za efekty, jakie osiągacie w zwalczaniu przestępczości kryminalnej i wysokie efekty w służbie prewencyjnej. Prawie 83% mieszkańców Polski bardzo dobrze ocenia naszą pracę i czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Chciałbym tutaj przedstawić Państwu kilka efektów, jakie osiąga Komenda Stołeczna Policji w pierwszym półroczu bieżącego roku. Szanowni Państwo, wykrywalność w 7 kategoriach przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie kształtuje się na poziomie 43%. To najwyższa wykrywalność w tej kategorii w Komendzie Stołecznej od lat. Dla przykładu podam, 5 lat temu, w 2018 roku wynosiła 34%. Kolejna rzecz, kradzieże z włamaniem. Wykrywalność, jaką uzyskaliśmy w pierwszym półroczu, to 50%. 5 lat temu było 32%. Także też bardzo duży progres. Przestępczość rozbójnicza. Wykrywalność w pierwszym półroczu tego roku na poziomie 90%. Można się pokusić tutaj o stwierdzenie, iż prawie każdy rozbój został przez nas wykryty. Bardzo dobry efekt. 5 lat temu ta wykrywalność była też wysoka. Kształtowała się na poziomie 81%. Kolejna kategoria, do której chciałbym nawiązać, to przestępczość narkotykowa. Policjanci garnizonu stołecznego w pierwszych 6 miesiącach tego roku zabezpieczyli ponad 685 kg narkotyków, tak zwanych twardych, nie wliczamy w to konopi indyjskich. Oraz kolejna kategoria, którą chciałem poruszyć, to zabezpieczenie mienia. W ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku zabezpieczyliśmy ponad 122 miliony złotych od osób podejrzanych na poczet przyszłych kar. Serdecznie Wam dziękuję za ten nieoceniony wkład w te efekty Komendy Stołecznej, o których powiedziałem. Chciałbym tutaj jeszcze Państwu zasygnalizować, iż Komenda Powiatowa Policji w Legionowie w kategorii 7 kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie odnotowała najwyższą wykrywalność na poziomie 66%. Serdecznie Wam za to dziękuję i proszę o jeszcze i o dalsze takie efekty. Chciałbym w pierwszej kolejności podziękować za zaproszenie. Co prawda tu ciągle w tym miejscu jestem co rok praktycznie przy tej samej pogodzie, w związku z tym, jeżeli mogę coś nieśmiało zasugerować, może przenieśmy tę uroczystość na jesień, będzie troszeczkę chłodniej. Ja wiem, drogie panie i panowie, że jesteście przygotowani do pracy w trudnych warunkach, ale naprawdę nie chciałbym was dzisiaj wystawić na sprawdzian wytrzymałości tej klimatycznej i fizycznej, więc postaram się krótko. A nie jest to łatwe, dlatego że moi koledzy samorządowcy powiedzieli, powiedz w naszym imieniu. Jak to powiedzieć w imieniu 5 gmin w ciągu
kilkunastu zdań. Ale postaram się, moi drodzy Państwo. Otóż życie nas doświadcza w ostatnich latach bardzo, bardzo okrutnie. Pandemia, która w dużej mierze zrujnowała nasze codzienne życie, ale też wprowadziła nowe wyzwania przed każdą instytucją, w tym również taką, jaką jest policja. Chciałbym dwa słowa tu mocno podkreślić. Po pierwsze, podziękowanie w imieniu zarządu powiatu, władz powiatu, w imieniu wszystkich gmin za zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa na terenie powiatu legionowskiego. Powiat legionowski w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, wielkiej metropolii nad Jeziorem Zegrzyńskim, to niesie ze sobą wiele zagrożeń, ale jesteśmy w takim poczuciu społecznym powiatem bezpiecznym i za to bardzo, bardzo dziękuję za każdy dzień pracy, za waszą aktywność, za wasze zaangażowanie. Chciałbym też składać wam wszystkim życzenia. Życzenia, aby ta praca, może nie praca, służba, czyli gotowość do niesienia pomocy, dawała wam jak najwięcej satysfakcji, żeby to była służba stabilna, przewidywalna i dająca wiele, wiele satysfakcji. Wszystkim życzę spełnienia osobistych pragnień, marzeń. Rodzicom też waszym najlepsze życzenia.